Zacznijmy od spraw aktualnych. Konflikt na Ukrainie. Co oznacza dla Polski? Oczywiście gospodarczo. Myślę, że konflikt na Ukrainie bardzo wiele zmieni. I to w bardzo wielu wymiarach zmieni. To znaczy zdecydowanie zmieni się myślenie Europy o Rosji, która traktowała do tej pory Putina jako przyjaciela, człowieka odpowiedzialnego, przewidywalnego, z którym się robi dobre interesy. Szczególnie Niemcy robili z Putinem przecież bardzo dobre interesy, jeśli chodzi o energię czy dostęp Rosji dla niemieckich towarów. Nagle okazało się, że Putin jest człowiekiem niebezpiecznym, nieodpowiedzialnym i w związku z tym stanowi zagrożenie militarne, energetyczne dla Europy Zachodniej. I w takim przypadku Polska zyskuje gwałtownie na znaczeniu, bo my jesteśmy strefą buforową. Nie Ukraina, tylko właśnie Polska jest taką strefą buforową między Europą Zachodnią a Rosją, a Imperium Rosyjskim. W związku z tym prawdopodobnie można się spodziewać, iż w najbliższych miesiącach czy kwartałach będą podjęte decyzje, które umacniają pozycję Polski jako takiej bezpiecznej strefy buforowej między Europą Zachodnią a Rosją. Będzie to dotyczyło polityki bezpieczeństwa, będzie dotyczyło pewnej polityki energetycznej. Myślę, że również Stany Zjednoczone mogą podjąć szereg decyzji, które de facto doprowadzą do umocnienia pozycji Polski jako takiego kraju bardzo ważnego, który sąsiaduje niewielką granicą z Królewcem, ale z Rosją. Więc paradoksalnie ta sytuacja może prowadzić do tego, że rola Polski wzrośnie, jeśli chodzi o geopolitykę. Jeśli chodzi o energetykę również, bo prawdopodobnie będzie dużo szybsze, dużo więcej pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje w energetykę gaz łupkowy, energetykę odnawialną. Kto wie, czy węgiel nie powróci na tapetę, tylko ważny surowiec energetyczny, żeby zmniejszyć uzależnienie Europy Zachodniej i również Polski od nieprzewidywalnych działań Putina, który traktuje ropę i gaz jako broń energetyczną, z której będzie chciał korzystać w XXI wieku. Ale to również, to jest tylko jeden wymiar geopolityczny i gospodarczy, jest drugi wymiar, czyli bezpieczeństwo państwa. I Polacy po raz kolejny przekonują się, po raz kolejny, bo nasza historia pokazuje, że Rosja nie zawsze była naszym przyjacielem, że tak powiem, bardzo często była naszym śmiertelnym wrogiem. Historia pokazuje, że musimy się zastanowić nad sensownością takiego, a nie innego, na przykład inwestowania w polskie zdolności do obrony naszych granic, bo może się okazać, że to, co mamy, polska armia jest zbyt słaba. Trzeba doinwestować, trzeba przesunąć wydatki budżetowe z pewnych programów socjalnych czy innych. Może rząd się powinien wycofać z pewnych sfer gospodarczych, a jednak doinwestować mocniej polskie siły zbrojne, żeby nasza zdolność do obrony granic była większa. No i pytanie o sojusze. Czy reakcja Europy i NATO na to, co się stało na Ukrainie i na Krymie, nie wskazuje na to, że sojusze są raczej papierowe, tak jak w 1939 roku. Więc trzeba pilnie obserwować, co się dzieje i czy możemy ufać w to, że nas że będzie wsparcie z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych na wypadek, gdyby faktycznie pojawiło się realne zagrożenie dla Polski. Ja nie mówię o tym, że wojska rosyjskie wkroczą do Polski, to jest jakiś scenariusz ciągle bardzo mało prawdopodobny, ale mówię o tym, o jakichś prowokacjach, które mogą się przydarzyć, czy o wykorzystaniu broni energetycznej przez Rosjan do destabilizacji polskiej gospodarki. Jak wtedy zachowa się Europa Zachodnia? To są bardzo ważne pytania, na które niestety jeszcze dzisiaj odpowiedzi nie ma. Jest Pan jedną z tych osób, które od lat wróżą taki prawdziwy kryzys, taki horror gospodarczy, jak Pan to nazywa. Jak taki prawdziwy kryzys wygląda z perspektywy przeciętnego obywatela? Tak prostym językiem, co się w jego życiu zmieni? Kryzys oznacza głęboką recesję. Czyli jak jest kryzys, jest głęboka recesja, firmy bankrutują, zwalniają ludzi, gwałtownie rośnie bezrobocie. Czyli wtedy w kryzysie bardzo wiele ludzi traci pracę. Wtedy również bardzo poważne problemy ma państwo, bo jak gospodarka się kurczy, to do budżetu nie spływają podatki. I okazuje się, że w sytuacji, kiedy mnóstwo ludzi traci pracę, powinno dostać zasiłki dla bezrobotnych, czy inne formy wsparcia socjalnego. Wtedy właśnie w tym samym momencie państwo również ma bardzo mało pieniędzy. Może się okazać, że ludzie zostają często bez odpowiedniego wsparcia. Radykalnie poszerza się sfera ubóstwa. Dużo ludzi bez pracy, bez dochodów.
bez odpowiedniego wsparcia ze strony państwa może nawet cierpieć głód i niedolę. W skrajnym przypadku widzieliśmy to w wielkim kryzysie w ubiegłym stuleciu, gdzie niektórzy ludzie wręcz umierali z głodu. Takie sytuacje w Europie dzisiaj są mało prawdopodobne, ale w kryzysie, który z pewnością w którymś momencie nastąpi, bezrobocie i zubożenie społeczeństwa będzie zjawiskiem dość powszechnym. No właśnie, tylko kiedy ten kryzys nadejdzie? Bo jeśli ktoś śledzi pana od kilku lat, to tak, 2012 nie było takiego horroru, 2013 nie było. Ile jeszcze? Ze zgadnięciem, kiedy kryzys nastąpi, jest problem, dlatego że banki centralne na całym świecie podjęły działania, które miały zatrzymać kryzys, czyli zaczęły druk pieniądza na potężną skalę. Ten pieniądz trafił do światowego obiegu finansowego, nie trafia do gospodarek, ale do rąk spekulantów, którzy spekulują akcjami na giełdach, na rynkach surowcowych, rynkach towarowych, na walutach. Ale te zerowe stopy procentowe i druk pieniądza na chwilę powstrzymał kryzys. Na nowo ruszyła akcja kredytowa, znowu nie dla firm, ale w Wielkiej Brytanii czy w Stanach. Ludzie znowu kupują domy na kredyt w Wielkiej Brytanii na skalę nawet niewidzianą jeszcze przed poprzednim kryzysem. Oczywiście to jest znowu inwestowanie ponad stan. Ludzie znowu się pozadłużają i okaże się za chwilę, że tych długów nie są w stanie spłacić. Także ta działalność banków centralnych, ona opóźniła w czasie kryzys, ale ponieważ ona znowu doprowadziła do zadłużania się ludzi na kupno nieruchomości, co było przyczyną poprzedniego kryzysu, i dzisiaj dodatkowo jeszcze wiele krajów jest bardziej zadłużonych niż było do tej pory, na przykład dług publiczny Hiszpanii wynosi 40% PKB, dzisiaj przekracza 100% PKB. To znaczy, że ryzyko, iż Hiszpania czy inne kraje nie spłaci swojego zadłużenia, dzisiaj jest o wiele, wiele większe niż było rok czy dwa lata temu. To są czynniki, które powodują, że ryzyko krachu narasta, ale on jeszcze nie ma miejsca, bo ten druk pieniądza ciągle go powstrzymuje. No ale niestety, druk pieniądza nie może trwać zbyt długo. Już banki centralne same się przekonały, że to jest bardzo groźne, bo prowadzi do patologicznych zachowań, na przykład do tego, że spekulacyjnie znowu kupuje się domy. Tak to było w roku 2005 czy 2006 przed poprzednim kryzysem. Więc banki centralne się powoli wycofują z tej działalności. Rezerwa Federalna ogranicza ten program drukowania pieniędzy w tempie około 10 miliardów dolarów co miesiąc, czy z poziomu 85 miliardów dolarów schodzimy niżej, jesteśmy na poziomie 55 i zejdziemy do zera w jakimś czasie. No i to powoduje, że w którymś momencie, kiedy to wsparcie ze strony banków centralnych będzie dużo mniejsze, pojawi się jakiś czynnik w światowej gospodarce, to może być tak zwany czarny łabędź, czyli to może być konflikt z Rosją, to może być bankructwo jakiegoś dużego banku, to może być problem jakiegoś kraju, tak jak Grecja, spłacanie swoich długów, który uruchomi domino kryzysu i tym razem ten kryzys będzie dużo, dużo gorszy niż w roku 2009 w upadku Lehman Brothers, bo po prostu skala patologii, które narosły w międzyczasie, z tego druku pieniądza jest o wiele większa. Kilka milionów Polaków wyjechało w ostatnich latach z Polski. Pytanie, po co tu zostawać, skoro Zachód oferuje lepsze życie, a ludzie tacy jak pan wróżą, że tu będzie jeszcze gorzej? No to jest dobre pytanie. Co trzyma młodego człowieka w Polsce? No bo kiedyś można było mówić o takich wartościach jak patriotyzm, przywiązanie do swojego kraju, chęć zadbania o rodziców czy dziadków, no bo jak się starzeją, to ktoś musi o nich zadbać, prawda? Pomóc im. Rodzina, mam nadzieję, ciągle jest, ale na pewno była wartością, czyli to, że jesteśmy razem z rodziną, z przyjaciółmi, ma swoją wartość, nawet jak żyję w Wielkiej Brytanii czy w Norwegii i zarabiam 3 razy więcej niż w Polsce, to jestem sam, bez rodziny. Mogę być dobrze zarabiającym człowiekiem w Wielkiej Brytanii, a mogę być nieszczęśliwy, bo nie mam przyjaciół, nie mam rodziny, jestem sam. Więc faktycznie muszą być bardzo silne czynniki ekonomiczne, które wypędzają Polaków z Polski, szczególnie młodych ludzi. I chyba nie ma w historii przypadku, żeby w pokojowych czasach, takich stabilnych, była aż tak wielka migracja, czyli 2 miliony ludzi opuściło Polskę. Te migracje były bardzo duże w czasach wojny, w czasach głodu, migracje do Stanów Zjednoczonych, migracje w innych kierunkach, ale żeby w czasach relatywnego spokoju i wzrostu gospodarczego w Polsce aż tyle ludzi wybrało inne kraje, to jest precedens. I przypuszczam, że jedną z przyczyn jest to, że niestety administracja publiczna w Polsce i kolejne rządy nie są w stanie stworzyć dobrych warunków dla młodych ludzi, żeby w Polsce mieć dobrą pracę albo żeby tworzyć firmy, które będą dobrze prosperowały.
Wszyscy wiemy, jaką męką, czy drogą przez mękę jest otwarcie i prowadzenie firmy w Polsce w porównaniu ze zrobieniem tego samego chociażby w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach. Jaką wielką barierą jest ZUS, który trzeba płacić, czy ma przychody, czy nie ma, czy ma zyski, czy nie ma ZUS, trzeba płacić i to może często wykończyć małe firmy już na samym początku prowadzenia działalności biznesowej. Także jest bardzo wiele barier, które sami sobie stworzyliśmy. Wysokie podatki, wielka biurokracja, nieprzyjazność urzędników, które powodują, że młodzi ludzie wolą wyjeżdżać za granicę. Tam być mniej szczęśliwymi, bo nie ma przyjaciół, nie ma rodziny. Czasami nie ma też dzieci. Dzieci też się zostają w kraju. Ale są lepsze zarobki. Jeszcze w temacie młodych ludzi. Czy kupiłby Pan dzisiaj mieszkanie na kredyt? Odradzam młodym ludziom najgorszą decyzję, jaką w życiu mogą podjąć. Czyli najgorsza decyzja to jest kupno za dużego mieszkania na bardzo duży kredyt na 20-30 lat. Dlatego, że kredyt jest taką smyczą finansową, takimi kajdanami finansowymi, które powodują, że młody człowiek staje się mniej mobilny, no bo tu ma mieszkanie na kredyt, które obarczone jest jeszcze pewnymi warunkami. Takie mieszkanie bardzo ciężko sprzedać. Na przykład dostanę pracę gdzie indziej, albo chcę założyć firmę w innym mieście, to mieszkanie może mnie uwiązać. Można wynająć to mieszkanie komuś, nie zawsze to jest takie proste. To też jest trudna czasami decyzja do podjęcia. Kredyt spłaca się, to są duże raty najczęściej, co powoduje, że moja zdolność akumulacji kapitału, na przykład na inwestycje w moją firmę, na inwestycje we mnie samego, jakieś szkolenia i dalszą edukację, stają się niemożliwe. Dużą część moich dochodów konsumuje kredyt. Bardzo często młodzi ludzie kupują za duże mieszkanie. Jeszcze rząd do tego zachęca. Będzie dopłata w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, czy rodzina na swoim, to kup największe jak możesz. Mimo, że ktoś jest sam, na przykład dziewczyna, o której niedawno rozmawiałem, jest sama, kupiła sobie dwupokojowe, duże, 50-metrowe mieszkanie. Ja się pytam, po co pani tak duże mieszkanie? No, będę kiedyś wyjdę za mąż, może będę miała dzieci. No, ale przez ten czas, przez parę lat, będzie płaciła bardzo duże raty, co radykalnie ogranicza jej zdolność do robienia czegokolwiek ze swoim życiem. A co będzie, jak straci pracę? Kto te raty będzie spłacał? Także taka decyzja o kupnie mieszkania często wiąże się z wielkim ryzykiem. To znaczy utrata pracy powoduje, że muszę płacić raty, mogę nie mieć z czego. Stracę mieszkanie, utracone korzyści, czyli nie mam kapitału, żeby w siebie reinwestować, bo mi kredyt zżera dużą część mojego bieżącego dochodu. I co więcej, winni są też rodzice. Dlatego, że rodzice mówią młodemu człowiekowi, dostałeś pracę, weź kredyt, kup mieszkanie, będziesz na swoim. Dopóki to jest na kredyt, to nie jest na swoim. Rodzice tak mówią, dlatego że oni często za komuny przez 30-40 lat czekali, żeby dostać mieszkanie, żeby być na swoim. I w tym stanie mentalnym wpędzają młodych ludzi w te błędne decyzje. I młody człowiek często słucha rodziców. Bank przychodzi, weź kredyt, masz pracę, weź kredyt, my ci chętnie damy. I zostaje z za dużym mieszkaniem, z wielkimi ratami do spłacenia, które jeszcze wzrosną, jak wzrosną stopy procentowe, czy złoty się osłabi. I z małymi możliwościami mobilności, czyli reinwestowania w siebie. Zamiast brania kredytu na mieszkanie, lepiej mieszkać na początku swojej ścieżki życiowej w malutkim mieszkanku, wynajętym, w miarę tanio, a wszystkie pieniądze, które można odłożyć, a dzięki temu można odłożyć więcej, można albo reinwestować w siebie, powiększając swój kapitał ludzki, albo na przykład stworzyć jakiś biznes ze znajomymi i reinwestować te pieniądze w swoją własną firmę, żeby się rozwijała, a kredyt, jaki warto brać, to nie kredyt na mieszkanie, który jest złym kredytem, szkodliwym i w najbliższej dekadzie zniszczy wiele ludzi. Bardzo wiele młodych osób, jak straci pracę w kryzysie, straci również mieszkanie, bo nie będzie w stanie go spłacać. Dobry kredyt to jest taki, który bierzemy na rozwój własnej firmy, na rozwój własnej działalności gospodarczej. Czyli zachęcam młodych ludzi do tego, żeby nie robili tego błędu, do którego zachęcają ich rodzice. Nie bierzcie kredytu na mieszkanie, za dużego jak na wasze potrzeby. Jeżeli macie wziąć kredyt, niech to będzie kredyt na rozwój waszej własnej firmy, waszej własnej działalności gospodarczej albo na inwestowanie w siebie. Pan mówi dużo o innowacyjności, o stawianiu na siebie. Tymczasem w Polsce potencjalny przedsiębiorca napotyka problemy już na starcie. To znaczy są bardzo wysokie bariery wejścia na rynek. I nie można nawet, powiedzmy, zrobić lemoniady i sprzedawać jej na ulicy. I czy to nie jest istotniejszy problem? To znaczy najpierw powinniśmy się zająć uwolnieniem rynku, a dopiero potem myśleć o takich rzeczach jak innowacyjność. Z pewnością tak. To znaczy innowacyjność leży i rynek jest przeregulowany. I myślę, że obie rzeczy powinniśmy robić naraz.
W 2012 roku mój zespół badawczy opracował raport o roli grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce. Ten raport jest cały czas dostępny w internecie i wydany w formie książkowej. Tam pokazaliśmy, że w Polsce prawo jest bardzo często uchwalane w taki sposób, że realizuje interes grupowy, a nie interes publiczny. I na przykład szereg barier wejścia na rynek, że tego nie wolno, tamtego nie wolno, to trzeba mieć certyfikat, tam trzeba mieć zezwolenie, a tutaj odpowiedni kapitał. Te wszystkie bariery to są efekty działania silnych grup lobbyingowych, które w ten sposób chcą ograniczyć konkurencję, utrudnić innym wejście na rynek. I faktycznie w Polsce jest za mało rynku, za dużo regulacji, a rząd i parlament za mało dbają o interes publiczny, a za bardzo poddaje się wpływowi grup interesów, które poprzez swoje różne kanały oddziaływania, lobbying, ale też mają swoich posłów, swoich urzędników w ministerstwach, tworzą prawo, które im sprzyja, dzięki temu mają wyższe dochody, ale niszczy konkurencję i utrudnia szczególnie młodym ludziom wejście ze swoimi pomysłami biznesowymi na rynek. Statystyki OECD pokazują, że Polska, jeśli chodzi o rynek produktów i usług, jest jedną z najbardziej przeregulowanych gospodarek w krajach OECD i to należy jak najszybciej zmienić. A równolegle z tym należy podjąć działania, które zwiększają innowacyjność, bo jak wiemy, Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych krajów w Europie. Pozostając jeszcze przy otwieraniu rynku, przeciwnicy gospodarki wolnorynkowej formułują taką tezę, że kiedy otworzymy się na kapitał obcy, to zdominuje na naszą gospodarkę tam kapitał żydowski, niemiecki, amerykański, a Polak będzie niewolnikiem u obcego. Mhm. Czy należy się tego obawiać, czy jednak polscy przedsiębiorcy poradzą sobie we własnym kraju? Znaczy, ostatnie 20 lat pokazały, że Polska realizuje dwie rzeczy naraz. To znaczy faktycznie w dużej części staliśmy się krajem, w którym Polacy pracują w fabrykach budowanych u nas przez kapitał zagraniczny i zarabiają bardzo kiepsko. No, pracownik na taśmie czy kasjerka w supermarkecie francuskim, holenderskim, portugalsko-holenderskim, bo jest Biedronka, czy w niemieckim zarabia nędzne pieniądze. No, często płacę minimalną. Więc po części model rozwoju poszedł w tym kierunku, że cieszymy się, że nowa inwestycja zagraniczna powstaje w Polsce, będzie 500 miejsc pracy, 1000 pakowaczy w magazynach Amazona pod Poznaniem. No i się z tego cieszymy, wielki sukces, prawda, że w Polsce o 1000 pakowaczy więcej będzie. No nie chcemy być krajem, który specjalizuje się w pakowaniu paczek, prawda, w jakiejś hali, którą zbudowała taka czy inna firma. I ten model rozwoju jest dla Polski niekorzystny. Te miejsca pracy są, ludzie nie są bezrobotni, ale to są złe miejsca pracy. Natomiast jednocześnie szczęśliwie realizował się model rozwoju inny, lepszy, to znaczy bardzo wielu polskich przedsiębiorców na początku lat 90. czy pod koniec lat 80. zaczęło tworzyć firmy, które rozwijały się. I teraz mamy, ciągle bardzo mało, ale mamy wiele polskich firm, które urosły, zatrudniają wiele tysięcy ludzi i są globalne, czyli są obecne kilkunastu, kilkudziesięciu krajach świata, tam sprzedając swoje produkty, swoje towary, swoje usługi. Na przykład w mojej książce Go Global, która okazała się w styczniu w tym roku, są wywiady z 11 właścicielami takich właśnie firm. I to jest ten dobry model rozwoju. Znaczy jak najmniej hal w Polsce, gdzie ludzie pakują paczki na potrzeby amerykańskiego inwestora, a jak najwięcej polskich firm, które dzięki mądremu rozwojowi, dobrym innowacjom czy właściwym modelom biznesowym są w stanie zdobywać rynki zagraniczne, bo miejsca pracy w takich firmach to są miejsca pracy w badaniach i rozwoju, w centrali, w zarządzaniu, w marketingu, dobrze opłacane, wymagające dużej wiedzy, znacznie lepsze miejsca pracy niż miejsce pakowacza czy miejsce kasjerki. To też jest potrzebne. Trzeba szanować te miejsca pracy jak kasjerka, ale pamiętajmy, że w wielu supermarketach już są automatyczne kasy i za jakiś czas miejsc pracy dla kasjerek może w ogóle nie być. Często podkreśla Pan, że świadczenia socjalne w ogromnej większości trafiają do osób, które ich nie potrzebują. Mhm. Tylko czy naprawdę wierzy Pan, że uda się te świadczenia socjalne zorganizować w taki sposób, żeby trafiały do ludzi takich właśnie rzeczywiście potrzebujących? Że Polacy przestaną oszukiwać? Czy świadczenia socjalne, szeroko rozumiane, bo na przykład stypendia naukowe dla studentów są świadczeniem socjalnym również, transferem socjalnym, czy dopłaty do przejazdów komunikacją miejską czy kolejami, to jest pewien transfer,
Czy nie tylko z tych rozumiane świadczenie socjalne jako tak zwane socjal dla rodziny, która znalazła się w tej sytuacji, gdzie nam wypłaca to gmina, ale szeroko rozumiane świadczenia socjalne faktycznie trafiają w olbrzymiej części do osób, które nie są biedne. Pokazał to raport rządowy z 2009 roku, gdzie pokazano, że dobrze pamiętam, 78% wszystkich szeroko rozumianych transferów socjalnych trafia do osób, które są w trzeciej i wyższej grupie decylowej dochodowej. Czyli może być tak, że do 20% najbiedniejszych w Polsce trafia tylko 22% pomocy socjalnej, a reszta trafia do pozostałych. W tym do najbogatszych trafia duża część. Na przykład programy wsparcia rządowe dopłat do kredytów to są transfery socjalne do bardzo bogatych ludzi. Tak, dlatego, że kogo stać na kredyt za 500 000 zł? Kto ma taką zdolność kredytową? No przecież to nie są osoby biedne, bo one takiego kredytu nie dostaną. Czyli ktoś, kto bierze duży kredyt, ma solidne dochody i jest dużą wiarygodność kredytową, dostaje dodatkowo jeszcze transfer socjalny od rządu, żeby zamiast 50 metrów kupił sobie 60 m² mieszkanie. Więc jak się to wszystko podsumuje, to faktycznie widać, że duża część tego typu programów szeroko rozumianych socjalnych trafia do osób, które nie są biedne. I to jest z tym należy skończyć. To jest chore. Oczywiście są grupy interesów bardzo wpływowe, które nalegają na to, żeby te programy były. Na przykład budownictwo się kręci lepiej dzięki takim programom, czyli gospodarka się troszkę lepiej kręci, więc rząd jest z tego zadowolony, więc chętnie daje pieniądze na rozkręcenie budownictwa mieszkaniowego, mimo że w efekcie mamy mnóstwo młodych ludzi utopionych w wieloletnie kredyty mieszkaniowe i za parę lat będą płakać, że te kredyty brali, ale to rząd już nie interesuje, on chce mieć koniunkturę dzisiaj przed wyborami, dzięki temu będzie lepszy wynik w wyborach. Studenci są wpływową grupą, która chce stypendia naukowe za wyniki w nauce. Natomiast okazuje się, jak się to przebada, że bardzo często stypendia naukowe trafiają do studentów, nie zawsze, ale bardzo często, z zamożnych rodzin. Dlatego, że oni mieli pieniądze, żeby posłać dziecko do lepszej podstawówki, lepszego liceum, na korki. Dzięki temu to dziecko miało szansę pozyskać lepszą wiedzę i ma lepsze wyniki. Są oczywiście dzieci z ubogich rodzin, które mają świetne wyniki, bo są po prostu bardzo zdolne. Ale przeciętnie stypendia naukowe trafiają do lepiej uposażonych, a nie do gorzej. Czy mają formę transferu socjalnego, który trafia do młodzieży z lepiej uposażonych rodzin i tak dalej, i tak dalej. Ale studenci to jest bardzo wpływowa i bardzo liczna grupa, która głosuje, która domaga się tego typu transferów. Transfery sektorowe dla górników, prawda? Czy wielu innych grup również są efektem tego, że nie przecież, że górnicy źle zarabiają, tylko zarabiają bardzo dobrze, a dodatkowe transfery, dlatego że są bardzo silną, czy byli teraz może troszkę mniej zorganizowaną grupą nacisku na rząd czy na parlament, żeby te transfery im zapewnić. Polska stopniowo staje się krajem zbyt ubogim, to nie, przecież nie jesteśmy bardzo ubogim krajem, ale staje się krajem, który będzie miał za chwilę problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa i wydatki na emerytury gwałtownie wzrosną. Czyli będziemy musieli dokonywać wyborów. Budżet nie jest z gumy i za parę lat któryś kolejny rząd, któryś kolejny parlament będzie musiał powiedzieć tak, ponieważ rosną wydatki na emerytury, wszystkie inne transfery o charakterze socjalnym będą musiały konkurować z tymi wydatkami na emerytury. Coś trzeba zacząć ciąć. Albo będziemy chcieli po emeryturach, prawa nabyte, Trybunał Konstytucyjny, jak to zrobić, komu obniżyć emeryturę, albo trzeba będzie ciąć po programach socjalnych. Wiele z tych programów, o których mówimy dzisiaj, po prostu zniknie, bo nie będzie finansowania, żeby to dalej utrzymać. Oczywiście to, co zniknie z finansowania w budżecie, nie będzie według kryterium, które są najmniej potrzebne, tylko według kryterium, która grupa otrzymująca pieniądze jest najmniej liczna, najmniej wpływowa w wyborach. To tym zabierzemy jako pierwszej grupie, a tym najsilniejszym, najbardziej wpływowym zabierzemy dopiero na końcu. Ale nadchodzą czasy kryzysu w finansach publicznych w Polsce, w roku 2020, gdzie w tym kryzysie trzeba będzie wybierać, które wydatki socjalne przyciąć. I obyśmy to robili mądrze, a nie byle jak, według kryterium, kto jest wpływowy, ten dostanie, a kto nie, to temu zabierzemy. Stypendium demograficzne to jeden z Pana pomysłów. Mocno krytykowany zresztą. Przeciwnicy mówią, że nie ma na takie wygłupy pieniędzy. Pan mówi, że się znajdą, tylko trzeba ograniczyć inne wydatki. Tylko czy wierzy Pan, że takie ograniczenie tych innych wydatków jest możliwe? Bo ludzie tak mocno bronią swoich własnych interesów, że ciężko komukolwiek cokolwiek zabrać teraz. No to, co jest największą zbrodnią na narodzie? Dopuszczenie do wyginięcia narodu.
No, wszystkie inne, można powiedzieć, działania przeciwko narodowi są mniej szkodliwe. Według prognoz demograficznych ONZ-u, jeżeli dzietność w Polsce nie wzrośnie, to w 2100 roku będzie nas 16 milionów. 16. Czyli według stanu dzisiaj 38 milionów, pewno 36, bo 2 miliony wyjechały, ubędzie 20-22 miliony Polaków w tym stuleciu. Oczywiście nikt nie myśli na 90 lat do przodu czy 80 lat do przodu, a powinien. Dlatego, że może się zdarzyć, że nasze wnuki czy prawnuki będą pluły na nasze mogiły. Pluły na nasze mogiły, na nasze groby, za to, że pokolenie ich dziadków i pradziadków poprzez swoje głupie decyzje lub brak decyzji dopuściło do tego, żeby naród polski wyginął. Ja mówię tak przez duże C, tak? Dlatego że zagrożenie dla istnienia polskiego narodu wynikające z głupoty demograficznej polskich elit jest śmiertelne. To znaczy w XXI wieku może się tak zdarzyć, że nie będzie komu po polsku gadać, jak tak dalej pójdzie. Dobrze, jeśli teraz w świetle takich zagrożeń, pytanie, co zrobić? Tak? Czy to jest ok, że Polaków będzie 16 milionów? Może to jest dobrze, słyszę takie opinie, mniejsze korki będą w miastach, będzie się lepiej żyło, Szwedów jest mało, jak sobie dobrze żyją. No ja nie akceptuję tego typu argumentów. Uważam, że dopuszczenie do ubytku ponad połowy stanu liczebnego narodu to jest zbrodnia przeciwko narodowi. Niemcy i Ruscy wymordowali 10 milionów Polaków łącznie z przesunięciem granic i tym, co robili po wojnie. A my chcemy poprzez chorą politykę demograficzną, w cudzysłowie, doprowadzić do wymordowania demograficznego 20 milionów Polaków. Ja tego nie akceptuję, w związku z tym się zastanawiam, co można zrobić, żeby ten scenariusz się nie zrealizował. No i jeden wniosek, który jest tutaj kluczowy, jest następujący. Kogo stać w Polsce na dzieci? Bogatych. Jak ktoś jest bogaty, zarabia 20 tysięcy miesięcznie, może mieć trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, wysyła do szkoły, wykształci, nie ma problemu. No dajmy mu ulgi podatkowe, żeby miał motywację, żeby te dzieci się urodziły i żeby on na tym skorzystał podatkowo. Tak jest, mamy jakieś ulgi podatkowe. Problem polega na tym, że bogatych ludzi, którzy mogą mieć dzieci i skorzystać z ulgi podatkowej, jest za mało. Czyli musimy w Polsce stworzyć warunki do tego, żeby biedni ludzie mieli dzieci. Bo bogatych jest za mało. Nawet jak wszyscy bogaci będą mieli po trójkę, czwórkę dzieci i skorzystają z tych ulg podatkowych, to i tak nic się nie zmieni. Dzietność pozostanie bardzo niska i naród będzie się kurczył. Jak można spowodować, żeby biedny człowiek, rodzina, która ma niskie dochody, nie może skorzystać z ulg podatkowych, bo ma zbyt niskie dochody, miała dzieci? To niestety, i to jest brutalna prawda, tylko poprzez transfery. Czyli naród mówi, żeby biedni ludzie mogli mieć dzieci. Teraz mają zero albo jedna, prawda, albo dwójkę bardzo rzadko. Musimy podnieść ich dochody. No można powiedzieć, dobrze, zróbmy to wolnorynkowo, uwolnimy gospodarkę, odbiurokratyzujmy, zróbmy wolny rynek, niech ci biedni założą firmy i będą mieli fajne firmy, dobrze prosperujące, zarobią pieniądze. No to jest trochę utopia. Tak, to się może wydarzyć za 10 lat, być może za 15, a problem jest tu i teraz, dlatego że wyż demograficzny, czyli dzieci pokolenia poczętego zaraz po wojnie, czyli to pokolenie, jak nazywam, pokoleniem Zemsty Jaruzelskiego, bo oni się urodzili w stanie wojennym troszkę później, bardzo liczne pokolenie, teraz ma 30-35 lat. W ciągu najbliższych 5 lat nagle to pokolenie, bardzo liczne, nie podejmie decyzji, trzeba mieć dużo dzieci, za nim już nie ma nic. Za nim idą bardzo mało liczne pokolenia i wtedy polityka demograficzna, którą uruchomimy za 10 lat, 15, nie będzie miała znaczenia. Czyli trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby to liczne pokolenie, które teraz jest w granicach 30 lat, 30 paru, podjęło decyzję, będę miał dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci. W tym bardzo dużo osób niezamożnych, ubogich, których jest bardzo dużo, mają te 30 lat, ale po prostu ich nie stać na dziecko. A to, że tak jest, to wiemy, bo w Anglii Polki rodzą dzieci powyżej dwójki na rodzinę, a w Polsce nie rodzą, 1-3 dziecko na rodzinę. W związku z tym jedynym pomysłem, który zadziała szybko, czyli w ciągu najbliższych paru lat i będzie skuteczny, bo to pokazują badania, to jest zwiększenie dochodu tych rodzin, czyli stypendium demograficzne, bo tak nazywałem ten instrument polityki demograficznej państwa, bo polityki demograficznej takiej w ogóle nie ma, ona nie istnieje. Więc ja mówię, zróbmy, stwórzmy ją, sfinansujmy. To jest bardzo drogie. Polityka demograficzna jest jedną z droższych polityk, jakie sobie można wyobrazić, nawet droższa niż polityka militarna. Jeżeli byśmy zrealizowali mój pomysł, że na każde nowe narodzone dziecko co miesiąc do 18 roku życia 1000 zł, to w pierwszym roku 6 miliardów, to już się 500 tysięcy dzieci urodzi.
potem 12 i tak dalej. W swoim szczycie to jest 90 miliardów rocznie za 18 lat. Czyli to jest bardzo drogie, ale to narasta stopniowo. Czy stopniowo można uwalniać środki w budżecie z innych obszarów, które są mniej priorytetowe? Powtórzę, nie ma bardziej priorytetowego obszaru dzisiaj w Polsce, nie ma, nie istnieje, niż powstrzymanie wymierania narodu. Trzeba przesunąć środki skąd inną, z innych programów socjalnych, z inwestowania w różne rzeczy, nawet w drogi. Powstrzymanie wymierania polskiego narodu jest ważniejsze niż budowa kolejnych dróg. Tylko niestety dla tego typu argumentacji nie ma zrozumienia. Politycy się interesują tylko tym, co będzie do wyborów, czyli jak ja mówię, naród polski będzie wymierał w tym stuleciu. Oni mówią, co mnie to obchodzi, ja mam wybory w 2015 roku, ja muszę rozkręcić koniunkturę, żeby na mnie ludzie zagłosowali. A co będzie za 30 lat, powiem brutalnie, mam w dupie. Tak? I tak to niestety wygląda. W związku z tym nie widzę szans dzisiaj na to, żeby elity intelektualne czy polityczne naprawdę zaczęły dyskusję o tym, jak uruchomić w Polsce modną politykę demograficzną. Jest propozycja takiej polityki w programie PiS-u, gdzie jest propozycja 500 zł za drugie dziecko. Na drugie dziecko. Tylko to jest polityka znowu nie demograficzna, ale polityka taka, bym powiedział, dochodowa, bo to nie jest za nowo narodzone dziecko, tylko wszystkie rodziny, które mają wiele dzieci, dostaną to, mają to dopłatę, czy to nie jest dokładnie to, o co mi chodziło. No, ale przynajmniej pojawiają się pierwsze propozycje formułowania polityki, która ma przeciwdziałać wymieraniu polskiego narodu i to jest dobre. Znaczy, uważam, że to jest sukces demografów i też mój drobny sukces, że dzięki naszej interwencji w mediach wielokrotnej zmusiliśmy niektórych polityków do tego, żeby zaproponowali coś, co nie dopuści do wymarcia polskiego narodu. To jest krok do przodu, ale malutki. Na potrzeby, a szybko, bardzo dużych kroków. Czego nauczył Pana start w wyborach do Senatu? Start w wyborach do Senatu w 2011 roku, gdzie przypomnę, przegrałem bardzo solidnie z obecnym senatorem, byłym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim. Zrobiłem 16%, a Marek Borowski 50%, czyli to była solidna porażka. Nauczył mnie kilku rzeczy. Po pierwsze, że polityka jest bardzo brudna, czyli mimo, że faktycznie w trakcie kampanii mogłem liczyć na wsparcie grupy wolontariuszy, młodzi ludzie, którzy pracowali ze mną, wspierali w kampanii wyborczej, ulotki, różnego rodzaju działania, to było świetne, to w relacjach na przykład z firmami, które miały za pieniądze, już przez moich własnych pieniędzy to płaciłem, coś zrobić, zostałem przed oszukany. Tak? Czyli przykład, mieli roznieść ulotki i nie zostały rozniesione. No, nie wiem, czy to był sabotaż, czy co, ale w każdym razie zostałem oszukany. Zostałem opluty, obrażony przez wiele ludzi. Także spotkało mnie wszystko, co najgorsze. To było takie naprawdę, poza tym jednym doświadczeniem pracy z młodymi ludźmi, którzy dla idei chcą się zaangażować w projekt polityczny, to wszystko inne, co mnie spotkało, to było coś, co najgorszego, co człowieka w życiu może spotkać. Jeśli chodzi o świństwa, brudy. To doświadczenie, no plus preferencje Polaków też mnie zdziwiły. To znaczy, że ciągle wolą mieć kogoś, kto swoje doświadczenie budował w okresie komunizmu i był funkcjonariuszem partyjnym, kto pełnił różne funkcje w Polsce od tej pory. Oni ciągle chcą, żeby ta sama osoba dalej pełniła ważne funkcje, a relatywnie młody człowiek jak ja, który miał doświadczenia na świecie zbierane, który jest z biznesu, jest z nauki, jest odrzucany. Tak? To do mojej własnej rodzinnej pracy, gdzie kończyłem różne szkoły i gdzie się urodziłem i wychowałem, która mnie ukształtowała. Zresztą myślę, że dosyć dobrze. Także to mnie skłoniło do takiej refleksji, że chyba preferencje Polaków są formułowane politycznie w oparciu o to, czy ktoś ma znane nazwisko, albo czy ktoś dobrze wygląda w telewizji, a nie o to, czy ktoś proponuje sensowne rozwiązania. Czyli kwestie merytoryczne są odrzucane, liczą się kwestie tego, żeby mieć ładny krawat. I dwa, że człowiek sam nic nie zdziała. To znaczy partia polityczna jakoś popiera, to jest w stanie go wypromować i ulokować gdzieś tam, a obywatel, który wykłada swoje własne pieniądze na kampanię wyborczą w okręgach jednomandatowych, ma program, ma dorobek życiowy, który budzi uznanie wielu ludzi, nie ma żadnych szans. To wszystko skłoniło mnie do refleksji, że ten mój epizod polityczny w moim życiu to był pierwszy i ostatni.
z polityką należy skończyć i tak naprawdę wpływ na Polskę można mieć, nie będąc politykiem, bo ja nie chcę się zapisać żadnej partii politycznej, można mieć na przykład poprzez edukację. I stąd moja rola jako rektora wyższej uczelni, stąd szereg projektów, które uruchamiamy, które sięgają do liceów, również w Polsce Wschodniej, ta skala tych projektów będzie jeszcze rosła. Czy sposób edukacji, jaki prowadzimy na naszej uczelni, nakierowany właśnie nie na to, żeby młody człowiek został szczurem operacyjnym czy pracownikiem zachodniej korporacji, tylko na to, żeby założył własną firmę u przedsiębiorczy. To jest przyrodzenie skier działalności, mechanizm pozytywnego wpływania na losy Polski w przyszłości. Taki bardzo pozytywny, bo jak się pracuje z przedsiębiorcami czy z młodymi ludźmi, to człowieka spotykają tylko same dobre rzeczy. Czyli bardzo fajne projekty, bardzo ambitni przedsiębiorczy, młodzi ludzie, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, coś chcą zrobić i my im pomagamy to zrobić. I to jest bardzo fajne. W porównaniu z polityką, gdzie człowieka spotykają tylko same złe rzeczy, jest opluwany non stop. Także ja myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy są w biznesie czy w nauce, a mogliby w polityce bardzo wiele dobrego zrobić, bo są bardzo mądrzy, mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymi kapitał relacji, oni nigdy nie wejdą do polityki, bo nikt nie jest masochistą, nie lubi być opluwany, obśmiewany czy poniżany, a to jest standardem dzisiaj w polskiej polityce. Także bardzo wielu młodych ludzi pozostanie poza polską polityką, zajmie się biznesem, edukacją czy nauką. I to jest jedyne, moim zdaniem, skuteczne działanie dla bardzo wielu ludzi, czyli można pomóc poprzez różne projekty polskiej młodzieży, żeby oni zmieniali świat. I to jest znacznie lepsze działanie, bardziej skuteczne niż angażowanie się w politykę, bo tam po prostu ludzie tacy jak ja są przemielani przez maszynkę, wypluwani. Po prostu nie chciałem. Na sam koniec prośba do młodych ludzi. Prośba od młodych ludzi, jak sobie radzić w najbliższych latach? O jednej radzie już mówiłem. Znaczy, apeluję jeszcze raz. Nie dajcie się wpuścić przez rodziców i przez reklamy bankowe. Taki kanał myślenia, dostanę pracę, kupię duże mieszkanie na kredyt, będę na swoim. Będziecie mieli poważne kłopoty w najbliższych paru latach, jeżeli takie decyzje podejmiecie. Czyli na początku trzeba aktywnie się uczyć, czyli też apeluję do młodych ludzi, do moich studentów również, ale do licealistów, z którymi pracuję. Nie akceptujcie nigdy takiego modelu nauki, że jest nauczyciel, który przez godzinę nadaje, a wysłuchacie. Tak się niczego nie nauczycie. Siedząc w ławce czy w auli i słuchając się, niczego nie nauczycie. Kilka procent zostaje wiedzy, reszta znika. Jedna forma nauki, jaka jest możliwa, to jest aktywna nauka, czyli na bazie wiedzy, którą się ma, trzeba robić projekty, trzeba wyjść w miasto, trzeba nawiązać relacje z firmami, z organizacjami i próbować, tak? Robić różne projekty. I czy to jest nauka przedmiotu matematyki, czy ekonomii, czy marketingu, czy w szkole średniej jakiegoś innego przedmiotu, warto próbować zmusić nauczyciela, żeby zmienił myślenie o edukacji, że to nie jest ja nadaję, ty słuchasz, zrobimy klasówkę albo test, tylko wokół tej wiedzy, którą ci przekazuję, zrób jakiś projekt, zróbmy zespół projektowy, spróbujmy wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby się przydała w realnym życiu. Jeżeli młodzi ludzie, nastolatkowie albo 20 któregoś roku życia tak, z taką presję wywrą na swoich nauczycieli i na rodziców, że przestali im wbijać do głowy, żeby weź kredyt, kup mieszkanie, to już będzie znacząca zmiana na plus. Dwa. Nie dać się wpędzić w takie myślenie, będę się uczył, potem napiszę CV, wyślę i dostanę pracę. Bo to jest myślenie typowego przyszłego korposzczura, któremu ktoś inny przez całe życie mówi, co masz robić. Młody człowiek musi być przedsiębiorczy. Znaczy musi poprzez te różne projekty, o których mówiłem, nawiązać relacje z firmami, z ważnymi ludźmi w regionie czy w internecie międzynarodowo i próbować zrozumieć, w czym jest naprawdę dobry. Czyli nie dać się wpędzić w taki kanał, dostanę jakąś tam pracę i 30 lat będę pracował, 5 lat tu, 5 lat gdzie indziej, tylko się zastanowić przez różne aktywności, które będę miał w życiu, przez różne małe projekty, które będę próbował, muszę w sobie odnaleźć talent. Bo każdy młody człowiek, każdy, ma jakiś talent. Tylko dla większości młodych ludzi ten talent pozostaje nieodkryty. To znaczy nie zdarzyło się w jego życiu nic, co pozwoliłoby temu talentowi się ujawnić. Ktoś ma talent do programowania, ale nikt mu nie pozwolił spróbować. Tak? Ktoś inny świetnie rysuje, ale nigdy nie wziął łówka do ręki i nie postawił pierwszej kreski. Ktoś inny jest genialnym sprzedawcą,
i byłby dyrektorem sprzedaży wielkiej korporacji albo rozwinął własną firmę w oparciu o te umiejętności, ale nigdy nie spróbował niczego sprzedać. Trzeba dać sobie szansę. I jak odnaleźć talent? Nie ma reguły, prawda, checklista, tak odnajduje talent, ale talent się odnajduje tylko poprzez próby. Czyli trzeba spróbować 5, 10, 20 rzeczy drobnych i za którymś razem być może się trafi na właśnie na to coś. I nie ma lepszej kariery życiowej w życiu młodego człowieka, nie ma, niż zbudowanie sukcesu biznesowego na własnym talencie, czyli na tym, w czym jesteś naprawdę dobrze. Mamy wtedy frajdę, bo to mi sprawia przyjemność. Jestem dobry, wszyscy mnie podziwiają, że jestem w tym dobry i jeszcze zarabiam na tym pieniądze. I taki model myślenia powinien przyświecać młodemu człowiekowi. Czyli trzeba odejść od takiego myślenia, co ja mam zrobić, żeby dostać pracę w tej korporacji międzynarodowej, prawda, i potem ten zasuwa te 15 godzin na dobę, żeby piąć się w szyba kariery, wygryźć innych konkurentów, zostać dyrektorem za 15 lat. Na rzecz takiego myślenia, co zrobić, żeby odkryć sobie talent i wokół tego talentu zbudować moją własną przyszłość zawodową czy życiową. I tego życzę młodym ludziom, żeby tak zaczęli myśleć o swoim życiu i tak zaczęli planować swoje życie i wtedy będą szczęśliwi.